Witam Was bardzo serdecznie w środowy wieczór, 21:15 na naszych zegarach. Zaczynamy ostatni tydzień karnawału, ale za oknami późna jesień, wczesną wiosną, jak to dzisiaj ktoś mądrze powiedział. W takie dni jak ten w moim sercu brak chęci do życia, brak entuzjazmu. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj razem spojrzeli sobie na to, jak miłość w takie dni może zdziałać cuda. Dlatego usiądźcie wygodnie, zajmijcie odpowiednią pozycję ciała, zamknijcie drzwi do swojego pokoju i już za chwilę razem zaczniemy wieczorny paciorek. Dajcie sobie chwilę na przygotowanie i zaraz się łączymy. Zacznijmy tę modlitwę znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początku spójrz w swoje wnętrze i zobacz, czy jest być może jakiś lęk w tobie w tym momencie, na koniec tego dnia. Lęk przed czymś, co jest jeszcze przed tobą. Może w jakiejś perspektywie czasu czymś się martwisz. Coś, co leży ci na sercu. Zobacz, co to są za sprawy. I pomyśl teraz o tym, że jest blisko ciebie obecny Bóg. Uświadom sobie, że przy tobie jest osoba, która bardzo cię kocha i która chce się o ciebie zatroszczyć, pomagać ci w twoim życiu. Więc poproś go, aby on zajął się tymi sprawami, które jeszcze cię martwią. Poproś go, aby on to wziął na siebie, abyś ty przez ten czas nie musiał się już tym troszczyć. Przypominasz sobie jakieś zdjęcie z przeszłości, może z dzieciństwa, które utrwaliło chwilę twojej radości? Przypomnij sobie ten moment, tą scenę, które ono utrwaliło. Co się wtedy w tobie działo?
Przypomnij sobie te emocje. A co dzisiaj sprawiło ci podobną radość? Pomyśl o tym dzisiejszym dniu, o wydarzeniach, które wywoływały uśmiech na twojej twarzy lub wprowadzały pokój w twoje serce. Przejdź swój dzień od poranku aż do chwili obecnej i podziękuj Bogu za te momenty. A jeśli będziesz w stanie, wypowiadając słowa „Dziękuję Ci, Boże”, powiedz jeszcze „Kocham Cię”. W momencie, kiedy będziesz wspominał te wydarzenia. Duchu Święty, pomóż mi spojrzeć na to, co dzisiaj robiłem. Poproś Boga, by teraz dał ci zdolność do refleksji nad Jego działaniem w twoim życiu, by odkrywał tą tajemnicę przed tobą. Wyraź tą prośbę swoimi słowami. Poproś Go, tak jak bardzo prosisz kogoś, by coś zrobił dla ciebie. Patrząc na upływający dzień
takim stanie pogody, jakim był, popatrz na swój stan wewnętrzny. Jak on się zmieniał? Co działo się w tobie na początku dnia, kiedy wstałeś, aż po chwilę obecną? Przypomnij sobie najważniejsze momenty. Na początku skoncentruj się na chwilach, w których doświadczyłeś smutku lub wstydu, gniewu i strachu. A teraz też te wydarzenia, w których czułeś radość, szczęście, też spełnienie, podziw. Pomyśl o tych chwilach. Wydobądź je z dzisiejszego dnia. Osoba, która kocha, obdarza dobrem ukochaną osobę. Zobacz te momenty pocieszenia, których Pan Bóg trudził się dla ciebie. Pracował, aby wlać w twoje serce pokój, radość. Zobacz sposób, w jaki trafiał do twojego wnętrza. Przypomnij sobie, przez jakie osoby, przez jakie wydarzenia lub przez jakie myśli przychodził do ciebie, aby cię pocieszyć. Nazwij te momenty, te sposoby, by lepiej poznać miłość Boga i siebie samego.
A w jaki sposób ty odpowiadałeś na te doświadczenia? Czy były w tym dniu wydarzenia, w których motywowałeś innych, czyniąc dla nich dobro, trudząc się dla nich, pracując, myśląc o innych? A teraz wróć do tych wydarzeń, w których doświadczałeś trudnych uczuć. I zobacz, czy są tam osoby, które mogły być demotywujące dla ciebie. Przypomnij sobie te wydarzenia i zobacz tych ludzi konkretnie. Weź się przed oczy. W tym tygodniu jesteśmy zaproszeni przez Jezusa do modlitwy za naszych nieprzyjaciół. Mając przed oczami te osoby, poproś teraz Pana Boga, aby im pobłogosławił, konkretnie dla tych osób. Módl się za nich. Nie tylko osoby nas demotywują. Zobacz też, jakie cechy twojej osobowości sprawiały w tobie taki stan przygnębienia. I poproś teraz Pana Boga, by uczył cię współpracować ze swoim temperamentem, z charakterem, byś wykorzystywał go dla dobra swojego i innych. A jeśli w tym stanie, w tym dniu skrzywdziłeś kogoś lub siebie samego, spójrz teraz w oczy Boga,
który wciąż nieustannie chce dla Ciebie dobra i poproś Go o to, aby uleczył swoją miłością miejsca, gdzie tej miłości brakowało. I na koniec zaproś Pana Boga do jutrzejszego dnia. Porozmawiaj z Nim, jak z najlepszym współpracownikiem, ale też z osobą, którą kochasz i która Ciebie kocha. I zaplanuj jutrzejsze momenty okazywania miłości sobie, Jemu i innym ludziom. Polecając to wszystko, co jeszcze przed Tobą w tym dniu i w dniu jutrzejszym, wspólnie ze mną odmów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dzięki Wam za wspólną modlitwę. Wpadki techniczne to chyba moja specjalność. Ten czas modlitwy jest dla mnie bardzo cenny, dlatego serdecznie Wam dziękuję, że razem możemy się tutaj spotkać. Życzę Wam dobrego wypoczynku wieczorem oraz kolejnego dnia owocnego. Podziękujcie przed snem tym, z którymi mogliście dzisiaj współpracować, którzy Was motywowali na rzecz dobra, na rzecz miłości. Kreślę Wam znak krzyża, życzę dobrej nocy i z Panem Bogiem.